zapraszam Was na vloga, w którym wybieram się na wiosenną wyprzedaż szafy, która odbywa się w Katowicach. Pierwszy raz w ogóle uczestniczę w takim wydarzeniu. Znalazłam to wydarzenie na Facebooku. Polega to na tym, że trzeba zebrać swoje używane ubrania i po prostu mogę je tam sprzedać, wymienić bądź oddać. No i ja zebrałam sobie tutaj trochę rzeczy. Są tu moje i mojej mamy. Tutaj u góry zrobiłam sobie taką reklamę małą, żeby ściągnąć osoby oglądające. Tutaj mam na przykład sweterek za 7 zł, takie symboliczne kwoty za 8 zł. Tutaj są spodnie chyba też za 8 zł, kurtka jakaś, takie naprawdę niskie ceny tutaj za 5 zł, parę rzeczy jeszcze tutaj jest, tutaj kilka rzeczy mojej mamy, jakieś eleganckie, fajne marynarki za 20 zł, bardzo fajna marynarka. Tutaj stwierdziłam, że jeszcze znajdę nowy dom dla mojej biżuterii, której już nie noszę, też symboliczne kwoty po złotówce, 2 zł, 3 zł, więc myślę, że może ktoś sobie coś wybierze. Będę Wam wszystko oczywiście po kolei relacjonować, czy udało się coś sprzedać, także zapraszam Was do oglądania. Ja już jestem na miejscu, zobaczcie sobie, jak dużo za mną jest stanowisk. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak dużo osób tutaj przyjedzie. A tak wygląda moje stanowisko. Zadziwia mnie to, jak dużo my dziewczyny mamy różnych ubrań, których nie nosimy i które chciałybyśmy sprzedać, bądź po prostu znaleźć im drugi dom. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, nie spodziewałam się. Walcząc o dobry dostęp do klienta, przeniosłam swój regał, ponieważ tutaj dużo więcej ludzi chodzi przy tej głównej ulicy. Może coś się uda sprzedać, przynajmniej jedną rzecz. Sprzedałam pierwsze dwie rzeczy, zegarek i łańcuszek. Jak na razie ubrania nie chcą schodzić. Żałuję, że nie wzięłam sobie okularów przeciwsłonecznych. Sprzedałam kolejną bluzkę za 5 zł. No fajna akcja, ale myślałam, że będzie większe zainteresowanie. Może po prostu te moje rzeczy nie są zbyt fajne. Udało mi się sprzedać dwie kolejne rzeczy, z tym, że obie były od mojej mamy, także no jej ciuchy cieszą się trochę większym zainteresowaniem, ma trochę większy rozmiar niż ja. No ale fajnie, że się udało. No jeszcze tutaj będę z godzinkę i może coś się uda sprzedać. Bardzo fajna akcja, bo bardzo fajnych, miłych ludzi można było poznać. No i nie wiem, czy mówiłam, ale niektóre dziewczyny naprawdę mają przepiękne ubrania, takie ładne, że aż po prostu chciałoby się kupić, no ale mój cel był na dzisiaj taki, żeby po prostu znaleźć moim rzeczom nowy dom, a nie kupować kolejne nowe. Ja już jestem w domu, jest godzina 14, a to wydarzenie trwało do 16, ale z racji, że zrobiła się taka pora obiadowa, to już było troszeczkę mniej ludzi i postanowiłam jechać do domu, bo jeszcze chcę zrobić sobie mały trening na rowerze, póki fajna pogoda. To jest mój w ogóle warkoczyk, taki dzisiaj sobie zrobiłam warkoczyk, żeby mi włosy nie leciały. Już wyglądam, jakbym była zmęczona, bo tak jest. Udało mi się sprzedać dwie bluzki i jeden żakiet. I jeszcze zegarek i chyba dwa łańcuszki. Także fajnie, że te rzeczy znalazły nowy dom. W sumie zarobiłam na tym 38 zł, ale powiem Wam szczerze, że w tej akcji to nie o to chodzi, żeby na tym jakoś zarobić, tylko mi najbardziej zależy, żeby te ubrania znalazły nowy dom, żeby miał je ktoś, kto ich potrzebuje, bo fajnie by po prostu było, żeby te ubrania cieszyły innego właściciela. I muszę Wam powiedzieć, dosyć ważne jest to, żeby się dobrze ustawić, bo w tej takiej pierwszej linii tam jest największa szansa, że ktoś podejdzie i coś sobie wybierze. No i też to wydarzenie dało mi do myślenia, jak my dużo mamy rzeczy, których nie potrzebujemy. I jeszcze też Wam muszę dodać, że też pomyślałam sobie,
że jednak ludzie bardzo patrzą na metki. Ja nie miałam dużo rzeczy, które są z jakichś konkretnych marek i czasami po prostu widziałam, jak ktoś ogląda rzeczy, to zagląda, czy jaka jest metka, jak widzi, że nic znanego, to od razu nie. Więc ludzie dosyć mocno sugerują się metkami. Jeszcze jedna rada, jak widzicie, że ktoś już coś ogląda, możecie zasugerować, że jest możliwość przymiarki i dodatkowo jeszcze powiedzieć, mogę 5 zł obniżyć cenę. To wtedy ja miałam taką sytuację z bluzką, którą początkowo miałam za 15 zł, później zaczęłam przekreślać ceny, zmieniłam na 12 zł. Pani jedna podeszła, oglądała, ja mówię, za 10 zł mogę ją sprzedać. I ta pani, aha, za 10, no to biorę. Więc bardzo fajnie jest tak obniżyć te ceny, bo no jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby dostać jakąś konkretną kwotę, tylko po prostu na tym, żeby te rzeczy trafiły do kogoś innego, to myślę, że obniżanie cen jest tutaj jak najbardziej wskazane. Później niektóre rzeczy nawet poobniżałam na 2, 3, 5 zł, ale no nie podchodzili już ludzie pod koniec. I to, jak dużo ubrań jednak przywiozłam do domu, daje mi do myślenia, że może one wcale nie są jakieś atrakcyjne, bo gdyby były atrakcyjne, to ktoś by je na pewno kupił. Więc teraz uważam, że muszę sobie tą torbę przejrzeć. Ostateczna decyzja podjęta to są rzeczy, które miałam na tej wyprzedaży. Tą stertę po lewej stronie stwierdzam, że pakuję do jakiejś reklamówki i chyba wrzucę do kosza PCK, a te rzeczy jeszcze zostawię. No wiem, że może szału nie ma, bo tylko właściwie no jest tak pół na pół, ale to są rzeczy, których wiem, że nie sprzedam. Nie wiem, czy pamiętacie, czerwona sukienka za 1 zł z lumpeksa. Skóra, za którą dałam złotówkę w lumpeksie, przerabiałam ją, całe serce włożyłam w to przerabianie i ostatecznie uważam, że niezbyt dobrze zrobiłam, bo nie wyszło mi to tak, jakbym chciała. Teraz już w ogóle staram się unikać przeróbek rzeczy, bo nie mam na to za bardzo czasu. Tutaj jakaś bluzeczka, swetr, który jedna pani mierzyła i powiedziała, jaki on jest śmieszny, a ja cały czas w nim tej zimy chodziłam i przykro mi się zrobiło, że tak powiedziała, ale ja po prostu się bardzo zżywam z rzeczami, które noszę, dlatego mogłam tak się poczuć. Tutaj mam jeszcze taką jedną, oj, spada mi tutaj wszystko, taką jedną narzutkę, której się pozbywam, czarne spodnie. No i te rzeczy po prawej jeszcze zostają. Tutaj jest taki płaszcz dosyć fajny, żal mi go wyrzucić, sukienka, rzeczy, które jeszcze daje im jakąś nadzieję. Tą kurtkę już myślałam, żeby ona się naprawdę nie nadaje na żadną sprzedaż, ale ja czasami gdzieś jadę w góry i nie mam kurtki takiej jesiennej z kapturem. Mam nową kurtkę, ale bez kapturu. Trochę tego nie przemyślałam, kupując tamtą kurtkę bez kapturu. No ale zostawiam sobie ją na wszelki wypadek, no i jeszcze kilka tutaj innych rzeczy jest, więc tego się pozbywam. Myślę, że jak na mnie to i tak duży sukces. I w ogóle jeszcze pozbywając się tych ubrań stwierdzam, że jak my dużo ludzie mamy tych ubrań, jak my dużo ich kupujemy i jestem tego świadoma, totalnie jestem tego świadoma, a wkurza mnie we mnie takie myślenie, że czasami, wiecie, z racji, że jestem youtuberką, dostaję różne propozycje współpracy i jak dostanę na przykład jakąś propozycję, że mogę sobie zamówić z jakiejś strony jakieś sukienki, to stwierdzam, wow, ale super, ale one ładne są, zamówię sobie. I wtedy w ogóle, gdzie jest to moje myślenie, że hej, będziesz miała znowu za dużo ubrań. Mimo, że ja już w ogóle całkowicie wykluczyłam z mojego życia chodzenie po galeriach handlowych. Ja już w ogóle nie chodzę po galeriach handlowych chyba od, żeby was nie okłamać, dobra, od 1,5 roku. Natomiast no, nie wykluczyłam tych zakupów internetowych, to jednak w moim życiu jest i muszę się troszeczkę hamować, żeby zbyt dużo nie spędzać się przed komputerem oglądając różne ubrania, ale cieszę się, że tych rzeczy się pozbywam, bo tak naprawdę bym je gdzieś zapakowała i by to był kolejny ciężar, który noszę, przenoszę, więc fajnie, że jednak się ich pozbywam i mam nadzieję, że znajdą inny dom. To tym miłym akcentem kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, dajcie kciuka w górę. No i zachęcam do subskrybowania osoby, które są tutaj nowe i jeszcze mnie nie subskrybują. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!